Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, będzie wyśmienity, zwłaszcza jeśli chodzi o książkowe aktywne czytanie, dlatego że są nowości w serii Ty decydujesz. To są takie bajki wybierajki, gdzie dziecko może zdecydować, na którą stronę przeskoczymy i jak potoczą się losy bohaterów. I są tutaj 22 możliwe historie za każdym razem i 5 różnych zakończeń. To są książki z wydawnictwa HarperKids, a wspomniałam, że jest więcej w serii, bo jest, one są zrecenzowane na blogu Aktywne Czytanie. Trochę nam przyszło poczekać na kolejne części, ale są super, zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie Tylko Dla Mam. Zapraszam do posłuchania i zapraszam Was do pozaglądania ze mną. Zaczynam od Jasia i magicznej fasoli. I teraz już tutaj od razu widać na okładce, o co chodzi. Mamy historię, no znaną bajkę, ale jednocześnie ona ma tutaj różne takie poboczne wątki, twisty, różnie ją można opowiedzieć. Zresztą tutaj też te ilustracje, tak Wam o przerzucę, to są takie współczesne dosyć ilustracje, jeśli chodzi o wygląd ludzi. Ktoś tam ma koszulkę na ramionczkach, o wygląd domu, no przecież to są takie bardzo współczesne rzeczy. I zabawa polega na tym, że czytamy, bardzo prosty i krótki tekst, co od razu skłania mnie do powiedzenia, że to są bajki, które świetnie się nadają dla dzieci uczących się czytać, w sensie takich początkujących, bo tekst jest krótki, litery bardzo wyraźne, całkiem spore i jednocześnie od razu sprawdzamy, co dziecko zrozumiało, ile zrozumiało z przeczytanego tekstu, bo mamy dwie rzeczy do wyboru. Więc trzeba tej bajki słuchać, ale też na przykład samodzielnie czytać bardzo świadomie. A i nie powiedziałam jeszcze jednej ważnej rzeczy a propos właśnie tego, że zaczynam czytać. Tutaj dzieci wcielają się w rolę. Ty decydujesz, bo ty jesteś tym bohaterem i tak nas właśnie kierują pierwsze słowa historii. Wyobraź sobie, że jesteś chłopcem o imieniu Jaś. Mama wysłała cię na targ. Masz za zadanie sprzedać starą krowę, która niestety już nie daje mleka. Po drodze spotykasz człowieka z nieskończenie długą brodą. Starzec proponuje wymianę. Krowa za ziarnko magicznej fasoli. Co robisz? Wybierz jedną z dwóch opcji poniżej i podążaj za ikonkami na brzegu strony. Więc mamy tutaj opcje fasolka i zamek i mamy tutaj wszystkie ikonki, więc możemy wybrać fasolkę albo zamek. Powiedzmy, że wybieram fasolkę. Strona z fasolką wygląda tak. Co się tu wydarzyło? Kiedy wracasz do domu, mama jest bardzo niezadowolona, nie macie pieniędzy, a zamiast krowy zostało Wam tylko ziarenko fasoli. Wyrzucasz je przez okno. Z ziarenka natychmiast wyrasta ogromna łodyga, która pnie się w niebo. Po chwili zakwita i wypuszcza strączki. I kolejny wybór. Co robisz? Nie wahasz się ani chwili i wspinasz się po olbrzymiej roślinie. Albo zrywasz fasolki, które rosną w zasięgu ręki i idziesz sprzedać je na targu. I tak nas historia prowadzi. Kolejne ikonki prowadzą nas do kolejnych i kolejnych zdarzeń i jest ich tutaj całkiem sporo. Niektóre są zabawne, niektóre są zaskakujące, ale ogólnie zapewniam, że wszystkie te historie, a jest, przypominam, 5 zakończeń, kończą się dobrze, happy endem. No nie może być inaczej, przecież to są bajki dla dzieci. Dokładnie na takiej samej zasadzie jest opowiedziana bajka Złotowłosa i Trzy Misie. I też jest tutaj dosyć współcześnie, bo tak to jest pomyślane, żeby jeszcze bardziej dotrzeć do dzieci, więc tym razem wyobrażamy sobie, że jesteśmy dziewczynką o imieniu Złotowłosa, a nie chłopcem o imieniu Jaś. No i dziewczynka na spacerze, wędrując za dzikiem, gubi się w lesie, dociera do jakiejś chatki. Co robisz? Zaciekawiona otwierasz kufer albo najpierw postanawiasz odpocząć. Gdzie tu jest krzesło? Mamy dwie ikonki. No ja na przykład sobie postanawiam odpocząć po tym chodzeniu po lesie, więc pyk, otwieramy sobie na tej stronie, gdzie ona odpoczywa. No i oczywiście coś się tutaj wydarzy. I tak przez całą historię, w której znowu, no mamy różne zakończenia, ale wszystkie bardzo dobre. Wiem z Waszych wypowiedzi po tym, jak pokazałam te poprzednie, starsze historie, że dzieci bardzo, bardzo lubią, często do tego wracają, lubią się z tego pośmiać. No i jest to jakaś taka ciekawa propozycja, wariacja na temat bajek, to raz, a dwa, no
aktywne czytanie w czystej postaci, więc nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, które zakończenie przypadnie Wam najbardziej do gustu. To co? Czytamy?